Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym materiale z cyklu Yes, Your Grace. Kontynuujemy swoje poczynania w zamku i trudne decyzje. No dobrze, na czym my tu skończyliśmy? Mamy tydzień 12, który nam się zakończył w poprzednim odcinku i 51... I tak się zastanawiam, czy przypadkiem w ten karnawał nie pójdę. A jednorazowo dodaję 5 do poziomu zadowolenia wiśniaków. To mamy 37, więc ewentualnie można byłoby to zrobić, ale to w sumie można na sam koniec. Więc ja ten karnawał wezmę i będę miał 5 więcej do zadowolenia. Czyli w sumie będzie 31. Jak rozumiem, tak? Tak. 31. Okej, okay, super. A szczęśliwy lód, no to będzie dobry lód. Dobra, zaczynajmy. Tydzień 13. Gołąbek przyleciał z powrotem. O, widzę, się kolejka już ustawiła. Co to jest? Johan, Pietro, Asalia, Wieśniak, Wieśniak. I tu wieśniak. Aha, okej. No dobra. Tu się coś zmieniło? Chyba nic nowego. No dobra, super. Jovan czy Jovan? Nie wiem, jak to go czytać. A to chyba po niego w poprzednim odcinku wysłaliśmy właśnie gołębia. Więc posłuchajmy, co nam ma do powiedzenia i zaoferowania. Lord Jovan, wasza wysokość. Moje kondolencje z powodu śmierci Talisa. Słyszałem o Radowi. Pomogę ci z nimi. 120 ludzi będzie na twoje rozkazy. Dam ci również 5 sztuk złota. Okej, fajnie się zaczyna, ale jakie warunki? Ale tylko jeśli Sir Frederick również dołączy do twoich szeregów. Kurna mać, kim on jest? Nie chciałbym go zdenerwować. Sir Frederick? Chyba tak powinienem to czytać. Kim jest Sir Frederick? Bitwa obo... Briannę. Z pewnością słyszałeś. Poprowadził siły obronne, odparł 5-krotnie silniejszą armię. Mój przełożony, służyłem pod jego sztandarem. Chociaż minęło wiele lat, pozostajemy w kontakcie. Trenujemy razem. Muszę powiedzieć, że ostatnie lata nie były dla niego łatwe. Aha, czy to mamy... Dobra, to. Dobra. Dziękuję, Jovan. Natychmiast wyślę gołębia. Nie martw się, wasza wysokość. Jestem pewien, że Sir Frederick pomoże, to tylko formalność. O właśnie, może mogę o ten ząb zapytać. Znalazłem to w mojej piwnicy na wino. Czy możesz... Możesz mi coś o tym powiedzieć? Masz obszerną bibliotekę, wasza wysokość. Czy nie masz bestiariusza, którym mógłbyś to sprawdzić? Nie sądzę, żebyśmy mieli w naszej biblioteczce bestiariusze. Ja też nie. Myślę, że ktoś, kto osobiście zajmował się zwierzętami, wiedziałby więcej o tym zębie. No, on by dołączył, pewnie jak ten drugi się zgodzi. Przekonaj Sir Frederica, aby się przyłączył, a ja również pomogę twojej sprawie. Na razie to wszystko. Jak sobie życzysz? Życzicie, wasza wysokość. No dobrze. Czyli tu praktycznie byśmy mieli dwie osoby od razu do pomocy. 120 wojska i chyba 5 zasobów. Albo złota, już nie pamiętam. Który to jest? A, to jest ten. Dobra. Tak, 5 złota. A ten daje 80 ludzi.
Czyli w sumie byłoby 200, dwa zasoby i 4 złota. Okej, super. Ten ma śmierć. Ten się wycofał. Okej, no. Pięknie to nie wygląda. Dobra, kogo mamy tu? Pietro. Hej, ty! Tym razem naprawdę przesadziłeś. A to ten, już chyba kojarzę, co tak głupio gadał. Wiem, że to ty byłeś, ty! Teraz jest wszystko jasne. Zostałem w lesie, czekałem 3 tygodnie. Ale teraz wiem. On mówi do nas, czy do naszego... Jak on tam się zwie? Nie wiesz, o czym mówisz. Człowieku, ty wszystko... To wszystko dzieje się w twojej głowie. Nikt nie próbuje cię skrzywdzić. Musisz się uspokoić. W mojej głowie? Ale moje drzwi były otwarte i nie ma mojego kota. Nie wyszłaby sama. To kot? Oczywiście, żeby wyszła. Nie, to kłamstwo. Poczekaj. Dlaczego tu jestem? Lepiej już pójdę. Mogę odejść, prawda? Co robić? Co robić? No kurde, no. Jakieś zaburzenia ma. Asalia, wieśniaczka. Wieśniaczka, wieśniak. Okej. Okay. Andri. Dobra. As, co tu robisz z tą miotło? Matka kazała mi zamieść wszystkie korytarze. Dlaczego? Co tym razem zrobiłaś? Nic. As, powiedz mi, co zrobiłaś. Nic, przysięgam. Twoja matka mi powie, co zrobiłaś, jeśli ty mi się nie przyznasz. Lepiej zacznę zamiatać, zanim mnie znajdzie. Nie wiem kto, ale no dobra. Ciekawe. Wasza wysokość, słyszałam, że ślub był niezłą ucztą. To znaczy, przepraszam za moją nieuprzejmość. Moje kondolencje z powodu króla Talisa. Jestem pewna, że wszystkim będzie go brakować. Dziękuję, przekażę kondolencje. Moja rodzina właśnie przeprowadziła się do stolicy. Mamy dom, ale nasz ogród nie jest zbyt duży. Ledwo mieści nasze konie. Chcielibyśmy mieć większy dom z dużym ogrodem i pięknym gankiem. Dla nas prostych rolników to coś, na co nigdy nas nie będzie stać, ale dla króla to chyba nic. Kosztowałoby to tylko ułamek tego, ile zapłaciliście za suknię ślubną. Wasza wysokość. No to nie było mało, czyli podejrzewam, że będzie chciała złota. O, w mordę. Nie proszę o wiele, wystarczy 25. Zaraz, co tu jest? Brzmi rozsądnie. W nawiasie kwadratowym warg 2.246. Podejrzewam, że tu się coś nie przetłumaczyło. Co ja mam tu zrobić? Jeżeli odmówię, no to będzie kiepsko. Ale 25 złota. La la la. Pytanie, co ja tu zyskam? Czy cokolwiek zyskam? Podejmowanie decyzji w takich sytuacjach jest naprawdę... Może to nas prowadzić na dno. Czekajcie, 25, czyli zostanie mi 12, tak, 12. A tam mam też wydatki. A nie mam dostępu teraz do funduszy, jakie tam bym miał. Ja pierdzielę. Z chęcią to powiedział, ale może mi się to odbić. Dobra. Niech będzie. Ryzyk fizyk. Kto nie pije szampana, ten dalej nie gra. Więc próbujmy. Masz tu złoto, kup swój wymarzony dom. Chcę, żeby mój lud wiódł dobre życie w Davern. Nie wiem, czy ja przypadkiem teraz nie postradałem zmysłów. Naprawdę, Rety, wasza wysokość.
Bardzo wam dziękuję. Nie sądziłam, że wystarczy tylko zapytać. Coraz bardziej kocham ten kraj. Dobrze, że przekonałam rodzinę, żeby się tu przeprowadziła. Okaże się, czy ja to dobrze zrobiłem. Co ona chce? Nazywam się Olivia, wasza wysokość. Pochodzę z lasu. Jestem przywódczynią kultu drzew z zachodnich lasów. Wiem, że prawdopodobnie nie jestem tu mile widziana, ale jesteście moją ostatnią nadzieją, wasza wysokość. No dobra. Co nadal jest mężczyzną? Prosiłem. Chyba mam czytać. Prosiłam o pomoc wszystkie sąsiednie wioski, ale ludzie gardzą moim bogiem. Pośrodku lasu rośnie święty dom i z powodu wszystkich ostatnich opadów teren wokół niego został podtopiony. Strumień wody wciąż płynie po jego korzeniach. Próbowaliśmy zatrzymać wodę, ale nie mamy odpowiednich narzędzi. Nasz lud potrzebuje tego drzewa, aby się do niego modlić. Wasza wysokość. Bez tego są przygnębieni i przestraszeni. Nie mogę znieść widoku ich bezradności. Pomożecie nam, wasza wysokość. Jeżeli poprosisz o złoto, to ja splajtuję. Generał. Generała nie posiadam. Weź to złoto i zapłać komuś, kto ci pomoże. Nie. Czy modlisz się do drzewa? Tak, wasza wysokość. To drzewo boga grzmotu. Symbol miłości i życia, wypełniony uzdrawiającymi mocami. Proszę, nic złego nie może się stać z tym drzewem, wasza wysokość. Błagam was. No złota jej nie dam, bo będę miał zero na koncie. To jest raz. Spróbujmy to, ale to pewnie mi powie, że nie mam generała. Nie mam wiecznie dużo dostępnych generałów, wasza wysokość. No właśnie. No niestety. Kuzio, źle zrobiłem z poprzednim. Wolałbym tamto przeznaczyć jej niż tamtej w tym momencie. Dobra, trudno. To tylko drzewo. Jestem pewien, że możesz znaleźć inne. Nie mówiłaś, że pochodzisz z lasu. Nie mówiłaś, że pochodzisz z lasu. Ale wasza wysokość to nie jest zwykły dąb. To święty dom, został wybrany. Jesteście tacy jak reszta. No niestety, ja tu nic nie poradzę. Archiwum. Ślub to. Przyprawy. Czy to tutaj się... Nie, tutaj tego nie ma. Kult drzew. No zignorować, no nie miałem możliwości po prostu. Wieśniak. Wasza wysokość, jestem wędrownym kupcem. Sprzedaję dość ekskluzywne wyroby, jeśli jesteście zainteresowani. Jedwab, perfumy, książki i ozdoby. Co tylko wasza królewska dusza zapragnie. Coś mi mówi, że możecie być zainteresowani znacznie bardziej delikatnymi towarami. Mam do tego żyłkę, prawda? Słucham. Och. Był śmieniście? Coś czuję, że on ten... Moment, czy ja tu jestem w stanie... A nie, nie jestem. Widzicie, mam tutaj coś bardzo cennego. Satysfakcja dla najbardziej zniechęconych poszukiwaczy przyjemności. Niektórzy twierdzą, że jest to idealne lekarstwo, gdy człowiek nie czuje się szczególnie zmotywowany. Inni używają go wyłącznie do kreacji. Ogólnie jest bardzo dobry, gdy ma się gorszy okres, wasza wysokość. Jedna paczka pyłu w cenie 7 sztuk złota. Jeśli macie ochotę na kolejną przekąskę, mógłbym dorzucić ją za cenę 5 sztuk złota. No nie, no. No i to chyba coś czuję, że jest dostosowane do mojej wartości na koncie. To byłoby 2 całe paczki w promocyjnej cenie 12 sztuk złota.
Jeśli taka oferta nie jest wystarczająco godna waszego królewskiego siedzenia, to nie wiem jaka jest. Pa 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 pa. Bo to jest ten pył. Tylko teraz nie pamiętam. Czy trzeba było ich... Czy było trzeba kupić, czy wtrącić do lochu? Chyba to wezmę. Nie pozwolę na sprzedaż pyłu wyroczni z Davern. W Davern. Wasza wysokość, przecież nie ma nic złego w sprzedaży. Kilku paczek pyłu cukrowego. O jakich innych przyjemnościach myślicie? Pył wyroczni? Nigdy o nim nie słyszałem. Jak śmiesz kłamać swojemu królowi? Moi strażnicy zajmą się tobą przy wyjściu. Okej. Okay. Kurde, chyba jednak błąd popełniłem, dając tamtej te 25 zł. No niedobrze, niedobrze. Wstańmy. Wasza wysokość? Aha, czyli się nic nie pogoda. No dobra. Tutaj. Poprosimy. Co my tu mamy do roboty? Widzę dwa, trzy miejsca w sumie. Sala tronowa. To i to. Okej. Okay. Lochy. Zobaczmy tu jeszcze jedną rzecz. Gdzie tu to było? To nie to. To też nie. Dochodzenie. Też nie. I bo ślub, to chyba tu się nic nie zmieniło. Dobra, to są główne. To w następnym chyba tygodniu, jak ten zakończymy, to powinien właśnie generał wrócić do nas. Ja tu szukam informacji w sprawie tego pyłu całego. Ale tu nic nie widzę, już nie pamiętam. Kupiec lekarstwo. Wędrowcy, kupiec, lekarstwo na wszystko. Król mówił, że ok. Wydatek, na który cię nie stać. Wioska w płomieniach, zaginiony syn. Nie, to chyba nic nie będzie. Dobra. Ten tutaj jest. Wasza wysokość. Nie mogę znieść tego miejsca. Proszę, wypuść mnie stąd. Nie wiedziałem, że wasza wysokość nie pochwala pyłu. Myślałem, że nie różni się on od żadnego innego produktu. Ludzie chorują z tego powodu. Każdy, kto sprzedaje pył w Davern, zostanie uwięziony. Zostaniesz tu, aż przybędzie Lord Lurs. Okej, okay. Czyli tu po Lursa też musimy wysłać. Okej, okay, spoko. Dobra, zapytajmy żonę w sprawie córeczki, co ona takiego nabroiła. Kochanie, kazałaś jej zamiatać wszystkie korytarze w zamku? To musiało być coś poważnego. Och, Eryk, z wiekiem zachowuje się coraz gorzej. Przekonała jednego z naszych służących, aby ćwiczył z nią walkę na miecze. O bogowie. Nie skończyło się to dobrze. Sługa skończył z ogromnym skaleczeniem na policzku. Nie powinieneś był pozwolić jej bawić się mieczami, Eryku. Wiem, że nie powinienem, ale czuję, że gdybym powiedział nie, i tak zrobiłaby to w tajemnicy. Wiem, Eryk. Musimy zwracać na nią większą uwagę, zwłaszcza teraz, kiedy Luli tu nie ma. Okej. Okay. No to tutaj te tropy to nam tu nic nie da, bo tu nic nie wiemy. W porządku, zostanę tutaj. Wychodzimy. Wracamy na salę tronową. Z kim mamy tu porozmawiać? Jak mogę pomóc, wasza wysokość? Powiedz mi o przygotowaniach do bitwy, postępu. Nie, tutaj to chyba nic nie mamy. Więc musimy chyba z córką porozmawiać. Wasza wysokość, ale nie, to też nic nie ma.
Dobra, wiem. Sojusznicy. Więc tak, musimy zaprosić chyba obydwu. Zaprosimy, czyli Lursa i Sir Federica. Tylko pytanie, czy ja jestem w stanie dwóch? Nie, nie jestem w stanie. No dobra. Będzie na kolejny tydzień. Siadamy. I robimy. Powinien zobaczyć, co przyniósł gołąb. Drogi ojcze, powiedz Sedani, że z Dustym wszystko w porządku. Miałczał bez przerwy przez pierwsze dwa dni podróży i stracił głos. Oho. Później się poddał i po prostu przespał resztę drogi. Niestety, król Iwo jest uczulony na koty, więc trzymamy go poza naszymi komnatami. Ale nie martw się, zrobiłam dla niego mały domek, więc ma przytulne miejsce tylko dla siebie. Tak bardzo za wami tęsknię. Może moglibyście mnie kiedyś odwiedzić, Twoja Lursulia. Okej. Kontynuuj. Biedny Dusty, zawsze taki tak lubią spać wtulony w Lursulię. Sedani nie musi o tym wiedzieć. Powinniśmy zapytać Lursulię o coś jeszcze. No dobra. Powiedz jej, że zapomniała pantofli. Może to? Zapytaj ją o Iwo, jaki on jest jako mąż. Jak sobie radzi ze śmiercią ojca. I powiedz, że chcę mu złożyć kondolencje. Wspomnij, że pracujemy nad znalezieniem mordercy. W porządku, wasza wysokość. Napiszę do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. Okej. Okay. A czemu gołąb nie poleciał? W sumie mamy niby gołębia, który niby poleciał po tamtego Sera. Więc... W porządku. Co my tu mamy dalej? Jak my stoimy z finansami? 13. Gospoda, interesy, towary, nowe te podatki. 19. A, bo generał wrócił. Teraz jest minus 9, okej. Okay. A tak jest... Czyli musimy generała mimo wszystko wysyłać. Wtedy niby mamy dla jego u siebie, ale przez ten przynajmniej jeden tydzień nie płacimy mu wynagrodzenia. Fajny system. Dobra, dalej. Tydzień 14. Gołąb przyleciał. Gołębia to sobie przeczytamy, jeżeli on coś tu ma. Chyba ma list. Na końcu. Generał. Wasza wysokość, znalazłem bandytów. Była ich spora zgraja. Pili w pobliskich lasach. Pozwoliłem wieśniakom się nimi zająć. Jestem gotowy na dalsze rozkazy. Dziękuję ci. Miejmy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Dobra. Sir Frederick. Frederick. Do usług, wasza wysokość. Szukam sojuszników. Lord Jovan wspomniał, że możesz pomóc. O tak, słyszałem o waszych problemach, wasza wysokość. Radowianie nie mają odpowiedniego przeszkolenia, ale bogowie tylko wiedzą, co mają do dyspozycji. Moich 80 ludzi, 4 sztuk złota i 2 zapasów będzie dla was dobrodziejstwem. Jako szlachetny rycerz mam obowiązek pomagać potrzebującym. Nie mogę jednak pozwolić kłamcom plamić honoru rycerza. Bitwy o Priane, Keldew. Pod moim dowództwem pokonaliśmy armię dwugłowego ptaka. W swoim czasie straciłem 3 palce. Przecierpiałem wiele złamanych kości. Anoaksy? Ani jednej blizny. Nawet najlepszy szermierz ma blizny. Wielu walczyło i zmarło. Ten Noaksy? Pokażcie mi jednego,
jedną osobę, która może zweryfikować jego osiągnięcia. Kogoś, kto faktycznie widział go podczas walki. Z tego co wiem, to tylko pięknie sformułowane kłamstwa. Noaksy jest oszukańczym kłamcą i proszę, byście pomogli mi to udowodnić. Ten człowiek musiał nieźle zaleźć ci za skórę. Kim on jest? Noaksy, pogromca smoków. Jak sam z siebie nazywa. Myśli, że jest rycerzem, ale daleko mu do tego. Zwykle dużo podróżuje, ale słyszałem, że ludzie widzieli go ostatnio w Daver. Jeśli go spotkacie, z pewnością opowie tą samą historię, którą opowiada wszystkim. Coś o gryfie i drzewie. Podpala drzewo, wielki gryf przybywa, by uratować młode, ale jego skrzydła zajmują się ogniem. Spada i Noaksy go wykańcza. To nie ma znaczenia. To zawsze ta sama historia, zmienione szczegóły. No dobra. W czym potrzebujesz pomocy? Powiedz mu, że w pobliskim lesie jest Lihai. Stwór to tylko bujda i oczywiście go tam nie ma. Zobacz jednak, co powie. Jeśli przyniesie ci dowód, złapiemy go na gorącym uczynku. Pomóż mi pokazać wszystkim, co on za jeden, a ja stanę u twojego boku w jeszcze jednej bitwie. No, to naprawdę jest propozycja warta rozważenia. To na razie wszystko. Jak sobie życzysz, wasza wysokość. Kogo my tu mamy? Kupiec, żołnierz, Cedani. Ouu. Może być interesujące. Wasza wysokość, przybyłam z tawerny. Biznes szedł bardzo dobrze, ale ostatnio miałem pewien problem. I wszystko wymyka się spod kontroli. Tawerna stała się doskonałym miejscem dla wszystkich, aby się spotkać i miło spędzić czas. Ale niektórzy lokalni stręczyciele dostrzegli okazję, aby wykorzystać to miejsce i zacząć gromadzić tu swoich klientów. Na początku było w porządku. Jedynie parę dziewczyn przechadzających się tu i tam od czasu do czasu. Teraz tawerna zmieniła się w burdel. Ludzie odwiedzają nas tylko dla dziewcząt. Muszę przyznać, moja sprzedaż poszybowała w niebo. Przyciąga klientów, ale stręczyciele w zasadzie przejęli moją tawernę. Powodują wszelkiego rodzaju kłopoty. Jak możesz sobie wyobrazić, wasza wysokość? Niemal co tydzień muszę sobie radzić z tymi pozbawionymi szacunku brutalnymi mężczyznami. Boję się, że wkrótce całkowicie przejmą tawernę i zostawią mnie z niczym. Z drugiej strony, jeśli ich wyrzucę, po prostu przyniosą się do innego baru. Stracę wszystkich klientów i będę musiał zamknąć interes. No dobra, co bym możemy mu zrobić? Powinieneś być zadowolony z dodatkowych. Przepraszam, nie mogę zrobić. Wróć innym razem. Dobra, to chyba to. Powinieneś chronić swoją tawernę, zanim przejmą kontrolę. Jak mniemam, będzie tylko gorzej. Jestem pewien, że szybko odbudujesz swój interes. No dobrze, wasza wysokość, ale jak? Jestem tylko słabym człowiekiem. Oni mają ochroniarzy, którzy mogą się mnie pozbyć jednym ciosem. Może gdybyście mogli wysłać generała lub na kilka tygodni, aby mi pomógł? Znowu 2 tygodnie. No ale dobra, zróbmy to. Wyślę generała, dopilnuję, aby ci już nie sprawiali problemów. Dziękuję, wasza wysokość. Wasza wysokość, przez jakiś czas nie możecie spodziewać się waszej części przychodu. Co? Przez jakiś czas nie możecie spodziewać się waszej części przychodu. Aha, czy on nam płacił? I teraz nie będzie płacił. Oj, to niedobrze, bardzo niedobrze. Spodziewam się, że przychód mocno spadnie. Żołnierz. Wasza wysokość. Jeden z okolicznych lordów popełnił samobójstwo. What? Wydaje mi się, że to był Pietro. Ojeju. Zeskoczył z mostu do jednej z rzek. Jakieś dzieciaki znalazły go unoszącego się w wodzie w pobliżu wioski. Przestraszyły się.
zostawił tę notatkę. Bardzo mi przykro. Niech jego rodzina wie, że mogą na nas liczyć, jeśli będą czegoś potrzebować. Nie miał nikogo, wasza wysokość. Dziękuję za informację. Aha, i zadowolenie minus 2. Czyli co? Takiego, można powiedzieć, nie doceniłem i nie pomogłem w sumie. Dobra, Cydani teraz. A, i tu mamy wiadomość od Pietro. Okej, spoko. Wasza wysokość, przychodzę do ciebie ze specjalną prośbą, aby zmienić Czkacza w księcia. Muszę znieść jego klątwę. O matko. Zbadałem ten temat dogłębniej. Myślę, że jesteś najmłodszą z nas, która umie czytać Cedani. Cóż, kazałam Danice to dla mnie przeczytać. Kocham go już tak mocno, jak tylko potrafię. Cały czas głaszczę i łaskoczę go po brzuszku. Ale teraz muszę sprawić, by był bogaty. Wasza wysokość, czy mogę prosić o jedną sztukę złota? O kurde. Oddam, obiecuję. Jedna sztuka złota, żeby jeż stał się bogaczem. Kurde. Kurde, teoretycznie to. Dobra. Tam, i tak nie ma tej siostry, kotka. Nie może się spotykać z kotkiem. Więc może niech będzie ten jeden złoty. Proszę, jeden kawałek złota, nic. Nie zgub go. Dziękuję, ojcze. Twoje wysiłki nie zostaną zapomniane. Muszę też znaleźć czarnego koguta z siodłem. Ona coś kombinuje jak nic. Nie wiesz, gdzie mogłabym takiego znaleźć? Och, ty kartofelku, niestety nie wiem. W porządku, mój królu, sama znajdę. Dobra, najpierw przeczytajmy tę wiadomość. To list od Pietro. Jest napisane. Nie wiem, kim był ten, który mnie śledził. I nie mogę już dłużej żyć w strachu. Mam nadzieję, że jesteś teraz szczęśliwy, gdy mnie nie ma. Kimkolwiek jesteś. To okropne. Szkoda, że nie pomogliśmy mu pomóc. Dobra. Kunszt będzie kwitł. Żaden śmiertelnik nie... śmiertelnik nie może tego powstrzymać. Spotkamy się w środku nocy, albowiem pył rozprzestrzenia się najszybciej wśród burzy piaskowej. A to widzę, jakaś zagadka jest. Rozumieć coś z tego, Andri? Obawiam się, że tyle co ty, wasza wysokość. Coś mi jednak mówi, że ma to związek z byłym wyroczni. Powinniśmy przekazać to albo Lursowi, albo Ettonowi. Decyzja należy do was, wasza wysokość. Sekretna wiadomość. Nic z tego nie rozumiem. Żałuję się, że Elton lub Lurs będzie coś wiedzieć na ten temat. Lurs, jakbyśmy zawołali, to wówczas byśmy dwie pieczenie na jednym ogniu upiekli. Więc... gdzie tu mamy sojuszników? Zaprośmy Lursa. Okej. Okay. Wstańmy. I pójdźmy sobie na obchód. O, tylko że tu widzę, że nic nie ma. Okej, okay, super. Skoro nic tu nie ma, nikt od nas niczego nie chce, to kończmy tydzień. Dobra, mamy 18, 10. Nowa gospoda 1. Czyli 16 dostajemy. Oj, 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 to będzie katastrofa. Bo jeżeli nam wróci generał, to będziemy 3 w tył. 3 w tył. W następnym tygodniu będzie
No chociaż nie, to jeszcze w przyszłym tygodniu możemy sobie pozwolić. Ale cóż, trzeba sobie to zapisywać chyba, żeby wiedzieć mniej więcej jak z tymi wieśniakami rozmawiać, którzy będą chcieli od nas pomocy finansowej, żeby nie wyjść jak Zabłocki na mydle. No nic, w każdym bądź razie, ten odcinek chyba zakończymy i zapraszam was na kolejny, więc ja tu tylko robię zapisz, zamknij. I dziękuję wam za dziś i zapraszam na Yes Your Grace za tydzień, jak zwykle. Trzymajcie się, do następnego.